Cześć dziewczyny. Witam Was po krótkiej przerwie na kolejnym treningu dla kobiet w ciąży. Dzisiaj mam dla Was troszkę inną propozycję. Proponuję Wam trochę krótszy trening. Będziemy ćwiczyły tylko 15 minut. Zrobię więcej takich treningów, bo zauważyłam i często dostaję od Was takie wiadomości, że zwłaszcza jeżeli to nie jest Wasza pierwsza ciąża i macie już w domu dziecko, że po prostu trudno jest Wam znaleźć czas na dłuższy trening, więc mam taką nową koncepcję do sprawdzenia, żeby po prostu zrobić trochę takich krótszych, 10, 15, może 20-minutowych treningów, które jeżeli będziecie miały dłuższy czas, możecie sobie połączyć i zrobić jeden godzinny trening, a jeżeli macie tylko chwilę, to po prostu robicie sobie takie fajne 15 minut i to już trochę Wam przyspiesza tętno, poprawia krążenie, poprawia wydolność i poprawia humor przede wszystkim. Także zobaczymy, jak to się sprawdzi. Patrzę, czy wszystko widać. Wszystko widać. Dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Wstajemy sobie troszeczkę szerzej niż na szerokość bioder. Jak zwykle. Wiecie co? Chyba trochę to podniesiemy. O, może w ten sposób. A trochę szerzej niż na szerokość bioder. Miednica leciutko podwinięta, brzuch aktywny, barki w dół, głowa do góry. I jak zwykle zaczynam od krążenia biodrami. Polecam Wam zwłaszcza taki krótki trening w te dni, kiedy czujecie się zmęczone, w drugą stronę albo bez energii, czyli w moim przypadku ostatnio każdego dnia. Przetestowałam to już kilka razy, kiedy mi się wydaje, że na nic nie mam siły i w ogóle najchętniej to bym przeleżała cały dzień w łóżku, przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. Wyciągam matę, 15 minut bardzo spokojnych, umiarkowanym tempie ćwiczeń, hop, góra. I kurczę, od razu jest dużo lepiej. To jest taki paradoks, że jesteś zmęczona, pomęczysz się trochę w czasie ćwiczeń i się okazuje, że masz więcej energii. Może tak jak z miłością, która zamiast się dzielić, to się mnoży. I przód. Cały czas trzymaj brzuch aktywny, przytulaj do siebie dziecko i góra. Chwileczkę się rozgrzejemy. I luźno puść ręce. Z jednej strony na drugą. Super. Oddychaj cały czas. Nie pochylaj się do przodu. Zatrzymaj się. Wyciągnij ręce. I zacznij przenosić biodra z jednej strony na drugą. Luźnym, płynnym ruchem. Z ugięciem kolan. Taka tęcza. I jeszcze 4, 3, 2, 1. Wyciągnij ręce do góry, nogi troszkę będzie na szerokość bioder. Schodzisz w dół i puszczasz ręce. Luźno. Uginasz nogi, delikatny skłon w dół, puszczasz ręce. I jeszcze. Ostatni. Zostaw ręce w górze i teraz nie schylamy się. Sama ręka idzie. Hop. Ręka do tyłu, spójrz za dłonią. Oddychaj cały czas. Trzymaj postawę, wyciągaj głowę do góry, barki w dół, przepraszam, wydłużaj szyję. 4, 3, 2, 1. Opuszczamy ręce i zaczynamy odkręcać nogi. Otwieramy biodra. Super.
super. Prawą nogę do przodu, lewa noga z tyłu i zaczynam przenosić ciężar ciała tył i przód. Tył i przód. Przepraszam, przód i tył. Przenieść ciężar ciała. Super. Stanę bokiem, żebyście widziały, co będziemy dalej robić. Zatrzymaj ciężar ciała, masz na prawej nodze, na nodze z przodu, która jest lekko ugięta. Noga z tyłu, albo podpierasz palcami, albo unieś ją delikatnie i ręce naprzemiennie do przodu. Trzymaj brzuch, nie pozwalaj mu za bardzo zwisać, tak żeby kręgosłup był neutralny. Nie pochylaj się do przodu, nie bujaj się na boki. Możesz się podeprzeć, a możesz trochę rzucić wyzwanie swojemu zmysłowi równowagi. 4, 3, 2, 1. Jeszcze bardziej przenieś ciężar ciała na nogę z przodu, na prawą, unieś lewą, zejdź w dół i górę. Czyli zejdź w dół, tak jakbyś chciała dotknąć dłonią do stopy, przeciwną dłonią, lewą. W tym samym czasie unieś lewą nogę. Przysiad. Jeżeli masz duży brzuch, będzie Ci oczywiście trudno faktycznie dotknąć, ale chciałabym, żebyś zachowując proste plecy, przez ugięcie nogi zeszła. I jeszcze tylko 4. I 3. I 2. Ostatni. I teraz uwaga. Przenieś lewą nogę, unieś kolano i wróć z ciężarem ciała na lewo. Kolano góra. Lewa. Kolano góra, ciężar ciała do przodu. Do tyłu. Boże, dzisiaj bredzę 3 po 3. Góra, do tyłu. Góra, do tyłu. Odwracam się do Was. Góra i tył. Ciężar ciała góra i tył. 3. I 2. 1. Odstaw stopy szeroko. Stopy na zewnątrz, ręce na biodra, zejdź w dół. Wydech, góra. Czy u Was też się już taka ładna pogoda robi? W Warszawie wreszcie wygląda, jakby miała przyjść wiosna. 4. 3. 2. Zostań w dole, na boki. Hop. Wydech i wyciągnij cały bok ciała. Sięgnij. Hop. I jeszcze tylko 4, 3, 2, 1. Podroluj się do góry i szeroki marsz. I wąski. Szeroki. I wąski. Szeroko. Ściągamy kolano. Raz jedno, raz drugie. Wydech, wydech. Bokiem kolano, uważaj na brzuch, ręce, góra, dół lub, jeżeli to jest za dużo, same nogi. Albo może tylko jedna ręka. Sama decyduj. Jeżeli masz siłę, obydwie ręce, góra, dół. Ale zwróć uwagę, że ja od razu zaczęłam płycie i oddychać. To jest element już kardio. 4, 3, 2, 1. I znowu szeroki, wąski, szeroki i wąski. Lewa noga przód, znowu stanę bokiem. Ciężar ciała przód, tył, przód, tył. Trzymaj brzuch, wyciągaj się do góry. Nie pozwalaj, żeby się kręgosłup wyginał w odcinku lędźwiowym. 3. 2. Ostatni. Zatrzymaj się na nodze na lewej. Ugnij leciutko kolano. Prawa noga. Albo podpierasz, albo unosisz. I ręce. Hop.
jeszcze. Trzymaj prostą sylwetkę, nie bujaj się na boki. I 4, 3, 2. Ostatni. Jeszcze bardziej. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę, unieś prawą. Zejdź w dół przez ugięcie kolana. Spróbuj sięgnąć dłonią. Spójrz, możesz przytrzymać się ściany. Hop. I zejdź w dół. Prawa dłoń do lewej nogi. Albo obydwie ręce w dół, jeżeli to ze skrętem ze względu na brzuch jest dla Ciebie trudne. Zejdź w dół i góra. 3, 2. Ostatni. I prawa noga, kolano, góra. Cofnij ciężar ciała. Góra. Cofnij. I hop. Kolano i cofnij ciężar ciała. Kolano i cofnij. Odwracam się znowu do Was. 4, 3, 2. Ostatni. Odstaw szeroko. Znowu stopy na zewnątrz. Ręce na biodrach. Szeroko. Dół. Wydech. Góra. Zostań w dole, oprzyj ręce na uda, za przód, tył, spójrz, machamy ogonem, wypnij kość ogonową, podwiń, wdech, wydech, wdech, wydech. Ostatni i teraz zobacz, wdech, zaokrąglij plecy, zrób. Rozszerz klatkę piersiową. Wydech, otwórz. Wdech. Wydech. Wdech. Okrągłe plecy, szeroko żebra. Otwórz klatkę. Ściągnij żebra w dół. 2 ostatnie. I teraz ostatni raz i rolujemy się do góry. Okrągłe plecy. Idziemy do góry, kolana, hop. I znowu, możesz tylko jedną ręką, ale wtedy przeciwna dłoń do kolana, albo same kolana. Ale pamiętaj o wydechu. Aktywujemy głębokie mięśnie brzucha w dole brzucha. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopy na szerokość kolan. Zejdź w dół, oprzyj dłonie o uda. Do góry. Dół, wespnij się na palce, wyciągnij dłonie. Jeszcze 8. Z wydechem 7. Wydech góra 6. 5, 4, 3, 2, 1, kopnij do boku, wychyl się i lekko kopnij, super, piętą. Znowu przysiady, spójrz, przysiad, pięta do pośladka, raz jedna, raz druga. To będzie nasze ostatnie ćwiczenie. Mam nadzieję, że już poczułyście ten przypływ energii, że chcecie ćwiczyć dalej.
albo powtórzcie, albo odpalcie któryś z innych treningów. Nie zapomnijcie o dnie miednicy. A jeżeli chcecie, delikatnie się rozciągnijcie i kontynuujcie swój dzień z nową energią. 4, 3, 2, 1. Szeroki masz. I wąski. Szeroki. I wąski. Szeroki. I wąski. Zatrzymaj. I 3 wdechy. Wdech nosem. Wdech ustami. Wdech. Ostatni. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy taka krótsza forma Wam się podoba i czy to jest ok. I do zobaczenia pewnie w przyszłym tygodniu. Na razie.